Witam na kanale Gotuj z Maszką. A dzisiaj będzie przepis na najsmaczniejszą surówkę, którą jadłam. Do tego potrzebuję koperek, seler naciowy, feta i czosnek marynowany. Seler naciowy ja obieram obieraczką, jest szybko i skutecznie. Odkrałem suchą końcówkę, tą białą część i zaczynam drobno kroić. Pokrojony seler wrzucam do miski, w której będziemy mieszać surówkę. Do tego wrzucam czosnek marynowany. Fetę kroję w kostkę. Fetę wrzucam do miski. Następnie pokroję koperek i wrzucam też do miski. Do surówki mam już wszystko pokrojone, a następnie będę robić pyszny sosik. Do małej miski wrzucam jedną łyżkę majonezu, jedną łyżkę jogurtu naturalnego. Dodaję świeżo mielony pieprz. Pół łyżeczki cukru. I dwie niecałe łyżki soku z cytryny. Ja akurat używam w tej chwili soku z biegwowca, który mam zrobiony. Dodaję do tego jeszcze jedną łyżkę majonezu. Wlewam sos do surówki i dokładnie będę mieszać. Dobrze wymieszaną surówkę wrzucam do pojemnika. Przykrywam pokrywką i wstawiam do lodówki na jedną dobę. Polecam tą surówkę jeść dopiero na drugi dzień. Jest o wiele smaczniejsza. No i do wszystkiego będzie pasować. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj mój kanał. Pamiętaj o lajku.